Dzień dobry. Tak. Gdzie chcesz iść? Tak. Na zewnątrz już? Tak. Jeszcze nie. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że jest oczywiście następny dzień rano. I moja piżama wygląda praktycznie identycznie jak moja koszula. Tak jakby ktoś się dziwił. Rozmawiałam właśnie przed wyjazdem z Gabi, wiecie, pytając, kiedy jej dzieci wstają. Ona mówi, że bardzo wcześnie, o 6:30 rano. A tutaj, czy jej dzieci pierwsze wstały? Moje. Ale co robię? Edytuję dla was film. Także staram się być jak najbardziej cicho, żeby nie robić tutaj problemów. Ja jestem taka opuchnięta, że po prostu wczoraj poszliśmy spać. Bo chłodno się zrobiło, chłopcy sobie włączyli saunę i poszli się tam nagrzać. A my siedziałyśmy z Gabi, tutaj sobie rozmawiałyśmy, chyba do pierwszej, przy herbatce zielonej i trzeba było iść spać. A ja już dzisiaj o 6 się budziłam, także mam jakiś budzik. Czekajcie, zobaczymy, co robią dzieciaki. To jest nie do uwierzenia. Wióreczka przed chwilą tutaj do nas przyszła i zagląda, nie jest. Oj, poszła. Hej, hej, ale ciki, ona to już pewnie jest. Stałaby walczyni. O, zobacz. O, chcesz taką wiewiórkę? Tak. Patrz, ona normalnie patrzy na nas. Da. A co byś taką wiewiórą zrobił, powiedz mi? Jest kilpin. Kim? She'll keep it as a pet. O, zobacz, drapie się. Yeah, I'm gonna call him butterfly. Ale skąd wiemy, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka? Nie wiadomo. My już po śniadaniu, większość z nas już pływa, spakowaliśmy się, mieliśmy już wychodzić, ale Aleksander zdecydował, że jest pora na spanie. W sumie dobrze, bo przynajmniej nie będzie marudził, bo jeżeli Aleksander jest zmęczony, jeżeli się nie wyśpi wtedy, kiedy ma się wyspać, to będzie przechlapany. Ale tak to właśnie jest, że jeżeli się jedzie w kilka osób, dwie rodziny, i każda z nich ma troszeczkę inny plan dnia, rutynę, no to takie właśnie są rzeczy, że ja zostałam z nim. Ale jeszcze nie marudzę zbytnio, bo wyedytowałam film, już go wrzuciłam, także już widzieliście, mam nadzieję, pierwszą część. I co chciałam jeszcze powiedzieć? A, też nie próżnuję, bo wstawiłam już moje danie popisowe, korma kary, którą będzie gotowała na lunch, jak wszyscy wrócą właśnie. I dzisiaj mamy też zajęty wieczór, bo idziemy na kręgle wszyscy razem. I jeszcze tak wam szybko powiem, że przed chwilą ktoś zapukał do drzwi. Ja się przestraszyłam, myślałam też, że to może coś Gaw zapomniał, ale wam pokażę, że przyniosłam rower do środka, bo czytałam ostatnio na jakimś forum, że podobno jeżeli nie są rowery z Centypax, to mogą zostać ukradzione. A wiecie, że sama jestem w domu, to się trochę boję. On tutaj nie zamykamy niczego wcześniej. I jak ktoś puka, słuchajcie, do drzwi, to nie widać go z tej strony, tylko no z tej, a że miałam zasłonięte, to aż odsłoniłam. Jest myślę jakiś chłopak taki młody. Okazało się, że przyszedł sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, czy trzeba coś posprzątać. A mówiłam wam, bo dzisiaj też rano, kiedy edytowałam wam film, zerknęliśmy na nasze vlogi, nie wiem czemu, z zeszłego roku. I tam wam mówiłam, że właśnie nie ma takiej pomocy, która przychodzi w ciągu dnia i coś właśnie sprząta. A tutaj właśnie przyszedł chłopak, ale dziwne, bo nie miał, wiecie, koszulki stąd. Także mam nadzieję, że to, nie wiem, zapytam kogoś później gdzieś, czy to możliwe. Nie mam pojęcia, bo mi się wydawało, że właśnie wszystkie osoby, które tutaj pracują, mają, wiecie, uniformy jakieś, mundurki. Ale trochę mnie przestraszył, ale ten chłopak, wiecie, był taki młody i biedny miał, jąkał się i nie mógł się wysłowić. I wiecie, nie wiem, nigdy tak, chociaż ja pracuję czasami z dziećmi, które właśnie z młodzieżą, którzy mają problemy z tym. I wiecie, chcecie dać mu szansę, żeby się wysłowił, ale biedny naprawdę minutę może stał i chciał się przywitać i nie mógł. Ale potem już nie patrzył na mnie, chyba się zawstydził trochę. To już może szło. A teraz jeszcze zobaczyłam, że jaki fajny efekt. Możecie mnie zobaczyć, o w lampie. A ja jeszcze wczoraj się tak skaleczyłam mocno w palca. Tutaj tego. Tak dziwnie mi skóra zeszła też właśnie przy rowerze, jak się wypakowywaliśmy. Nie wiem czemu mój aparat dobre światło jest. No, nieważne. Nieważne. Też dzisiaj Aleksander rano sprawdził, do czego jest taki niebieski przycisk na zewnątrz. Okazało się, że to jest do prysznicu, którego można używać, kiedy się wychodzi z sauny. Wyszło słońce, także nie jest tak źle, jak powinno być, jak miało niby być. I ja już zaparzę sobie kawę i usiądę i jeszcze podelektuję się ciszą i spokojem.
przyjechał na rowerku. Nie wiem, czemu nie mogę złapać ostrości. A Aleksander jeszcze śpi. W końcu się wybraliśmy na spacer z Alkiem. Taka jest pogoda, widzicie? Ona może się zapowiada, że będzie padać. Ale gdzie jest mój syn? O, on już tutaj jest. O, może dzięcioły gdzieś znajdziemy. Hej! Chodź tutaj, co tutaj jest? Jakiś chyba staw. Mój treptyś. Jaki on był malutki w tamtym roku, jak tutaj byliśmy. Taki słodziaczek. A teraz zobaczcie, jaki z niego chłop. Co tam są, rybki? Tak? Chodź, zobaczymy. Rybki! Tylko nie wypadnij. Moja teoria, jak przejdzie głowa, to i całe ciało przejdzie, oby się nie sprawdziła tutaj. O, zobacz, tam kaczuszka pływa. Kaczucha, a gdzie jest twoja rodzina? Bo zazwyczaj tutaj chodzą całe rodziny, a tutaj teraz nie ma. Białystok? Białystok, look! Białystok. A to jest tylko hotel dla różnych robaczków. No a my musimy biec za naszymi robaczkami, bo uciekły. Przyszliśmy pograć w tenisa. To jest pierwsze starcie. Brawo, Oli, brawo! No dawaj, James! W jaskini zła. Gry wszystkie. Chwilę, to robiliśmy. Nasz wynik 48, a tutaj 208, nie wiem jak to zrobić. A co tu się dzieje? O-o. Wygląda na to, że będzie... Nie wszyscy, ale niektórzy idą na wieczorną wycieczkę. Wieczorną wyprawę. Do lasu. Aleksander pomagał nakładać buty Jamesowi. Syno, pokaż się. Masz światełko włączone? Masz, bo świecisz buzę w oczy. Aleksander! Aleksander! Is it absolutely amazing? It's so big. It is pretty amazing. It's really big. It's not in the forest. It's even deeper down. Idziemy, idziemy. This way, no? We can go either down here or we can go to the thing we made. Okay. Should we go to the thing we made? Alek! Because it's not that deep in the woods there. Ma jakiego ma fajnego królika. Jakie uszy królicze. Czekajcie, bo jak świecisz mi, to nie widać cię, wiesz? Bo światło oślepia wszystko. Blair Witch Project! Kogo my tu mamy? Kogo my tu mamy? Nic nie widać, słuchajcie, nic nie widać. A to jest... Ale super, czekajcie, ja trochę poświecę na to. Oh my gosh. Alek! Huh. It's so dangerous.
Right. James, in this car for me. James, tutaj siada szybko, szybko. Emily, can I get you what? In this one for me, please? I'm not that jealous. Ollie, can I get you in this one? And Maya, can I get you in this one for me? Nice, Maya. Awesome, jump on in. Ollie, get your hat on, dude. Do you want to put it on? James, your fat cat. If Max turns up, I will need you, to abandon this car. Yeah. Ty, champion! Musisz się zatrzymać? Wróć do środka. O tak! Brawo! Majka z Jamesem tam jeżdżą, słuchajcie, super przygoda. A tutaj nasze chłopaki dostali od pana dodatkowy samochodzik, specjalnie wyciągnął, bo oni tak płakali, bo chcieli też, wiecie, jeździć. O. Ojej. I przed chwilą. Chodźcie, wyjmujemy. I jeszcze trzeba, wkładaj, gdzie to pasuje. Brawo. Brawo, brawo, Aluś, super. Teamwork, a gdzie jest sowa? O tu, brawo! Piątka! Piątka! Jee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 
Do you reckon you could take all of my friends back round and put them back in their homes? Do you reckon you could move back home for me? Start a high five. Off the roll. U nas z jednej strony smutne humory, bo już wyjeżdżamy, jesteśmy spakowani, jak tutaj widzicie. Tak, byliśmy tutaj tylko na 3 dni. Chłopcy tam się super właśnie bawią razem, a Gabi będziemy oglądać mecz. Flaga wisi Brazylii.